20 września przy kościele pod wezwaniem świętego Jerzego w Cieszynie miało miejsce symboliczne odsunięcie grobu, w którym pochowani są rodzice pułkownika Gwido Langera. Dzięki pani Jolancie z rodziny pana pułkownika Gwido Langera, która tutaj jeszcze w latach 70. przychodziła na ten grób rodziców pułkownika Langera, no udało nam się w terenie zlokalizować, gdzie ten grób się znajdował. No i dzisiaj spotkaliśmy się na symbolicznym, ponownym jakby odsłonięciu miejsca pochówków i poświęceniu ponownym przez księdza proboszcza parafii świętego Jerzego. No właśnie, ale to nie tylko, jak się już dowiedziałam, ten pomnik, udało się jeszcze zlokalizować jeden pomnik. To znaczy, przy tej jeszcze okazji, bo też zbliża się jubileusz, będziemy mogli też zaprezentować miejsce, które oznaczyliśmy, pierwszego pochówku wielkiego działacza polskiego na Śląsku, Karola Miarki. Ponieważ w 1988 roku pierwszy pochówek Karola Miarki był na parafii przy kościele świętego Jerzego. Bo to rozumiem też jest nowa płyta, tak? W związku z tą okolicznością odnalezienia tegoż pomnika. To znaczy, tutaj jest to zrobione staraniem Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich i właśnie miejmy nadzieję, że to miejsce dzięki temu zostanie uratowane dla pamięci.